Już nie jeden raz widziałem w życiu to, jak komuś coś się zawaliło w życiu, jak komuś się usunął grunt spod nóg, bo po prostu coś tam się rozpadło, jakieś życiowe plany, jakaś sytuacja. I że to był moment, w którym ten człowiek odnajdywał swoją drogę do Pana Boga. I to nie na zasadzie takiej, że coś mi się rozpadło, więc teraz muszę sobie znaleźć jakiś po prostu element zastępczy, coś, co było jakąś rekompensatą, jakimś tanim pocieszeniem, więc teraz muszę znaleźć Pana Boga. Ale widziałem, jak u niektórych osób po prostu po jakimś życiowym tąpnięciu pojawiała się naprawdę piękna, świeża wiara, taka, która po prostu była jakimś powiewem w ogóle wolności, życia, świeżości. I to było dla mnie zdumiewające, że właśnie takie tąpnięcie owocuje niekiedy otwarciem się tego człowieka na żywą relację z Panem Bogiem. Tak dzisiaj rozumiem Słowo Boże, które kilka razy mówi o Izraelitach, nazywając ich wysiedleńcami. Że ci wysiedleńcy, czyli ci, którzy stracili ziemię, czy ci, którzy stracili grunt pod nogami, teraz są w momencie, w którym odbudowują swoją religijność, odbudowują swój naród, odbudowują świątynię, odbudowują, na nowo budują coś, co stanowi istotę ich życia. Być może tak jest, że czasami w swoim życiu właśnie przeżywasz takie tąpnięcie, że grunt usuwa ci się spod nóg, ale wiedz, że to może być moment, w którym Pan Bóg zaprosi cię do czegoś bardzo świeżego, do czegoś nowego, do jakiegoś powiewu nowej, świeżej relacji z żywym Panem Bogiem.